jest rano, chłodno. Ciągnik się nie grzeje, można orać. Tak od razu. Przy okazji chciałem poruszyć temat uprawy pożliwnej. Może na sam początek kilka słów o tym, czym jest uprawa pożliwna, jaki ma cel. Otóż uprawa pożliwna ma na celu ścięcie ścierniska, aby zahamować parowanie wody. Przez to też utratę jej z gleby i przesuszanie jej. Oraz wymieszanie resztek pożliwnych z glebą, jak i szybsze skiełkowanie chwastu. No jak widać, tutaj wykonujemy podorywkę zwykłym pługiem zagonowym. No jest to metoda dość pracochłonna, bo pług, jak wiadomo, mała szerokość robocza. I po jednak po podorywce musimy również bukować, żeby ta soma była na mniejszej głębokości. Także gdybym miał wybór między innymi metodami, zastanowiłbym się nad talerzówką albo gruberem, ale to już wiadomo, odpowiednia moc jest potrzebna, chociaż skłaniałbym się bardziej ku gruberowi z tego względu, że talerzówka pracuje dobrze, ale na płytkich głębokościach. Co prawda dobrze sobie radzi na ścierniskach z dużą ilością resztek pożliwnych, jak rzepak czy gdzie zboża były wyległe, wtedy sobie potnie, nic się nie zapcha. Pług się czasami lubi zapchać, jak i zresztą podobnie gruber, chociaż to zależy, jaki ma prześwit. Ale talerzówka ma dwie wady. Może ma małe zapotrzebowanie na moc, jeżeli chodzi o uciąg, ale już udźwig podnośnika musi być dość duży z tego względu, że jest wysunięta dość daleko do tyłu i ma sporą masę, bo im mniejsza masa, tym gorzej te talerzówki w ziemię wchodzą. Jeżeli ziemia jest twarda, mieszają dość dobrze, ale tylko na płytkiej, małej głębokości, więc dość płytko. No i odchodzi nam później bułkowanie, które po pługu jednak musimy wykonać. Tam, jak przed chwilą mogliście zauważyć, na to rozsiewa nawóz. Nawóz to pożywka dla bakterii biorących udział w rozkładzie. No jak wiadomo, podorywka to nie tylko przykrycie ścierni, ale też szybszy rozkład materii organicznej, jaka pozostaje, czyli słomy. A azot z tego względu, że bakterie, które rozkładają go, jest dla nich swoistą pożywką, tak jak coś jak dla nas kawa. Jeżeli wypijemy rano kawę, jesteśmy ospali, wypijemy kawę, mamy energię, ruszamy do pracy, szkoły i tak dalej. Tak samo bakterie. Kiedy są rozleniwione, ten proces trwa dość długo. A ten azot to dla nich, można powiedzieć, taki Red Bull. Daje im pożywka taka do szybszego działania. Soma rozkładana jest szybciej. Szybciej zachodzi proces humifikacji, a nie tylko mineralizacji. A dzięki procesowi humifikacji powstaje nam próchnica, która wiadomo jest niezbędna, że dla zatrzymania wody czy składników pokarmowych. Tak, już 1% próchnicy w glebie więcej to około 30% wody więcej. Więc jest o co walczyć. 10% składników pokarmowych też ta gleba jest w stanie więcej zatrzymać. Mówię tu szczególnie o glebach lekkich, gdzie ta próchnica jednak, im jest jej więcej, tym lepiej, więc jest o co walczyć. Teraz można sobie od razu uświadomić, dlaczego wszystkie duże firmy, zakłady, zamiast skupować zboże od polskiego rolnika, sprowadzają je z Ukrainy. Prosta sprawa. W Polsce mamy od 1 do około 3% próchnicy w glebie, gdzie na przykład na Ukrainie tej próchnicy jest nawet do 10%. Czyli lepsza zasobność, lepsze wykorzystanie składników, przez co i tańsza produkcja.
więc produkt finalny też jest dużo tańszy, taniej jest go kupić, nawet wpłacąc cła. A jak wiadomo, teraz rzadko kto patrzy na patriotyzm i wspieranie swoich, a bardziej na aspekt ekonomiczny i zysk dla swojej firmy. Tak jeszcze a propos metod uprawy pożliwnej. To zarówno gruber, jak i talerzówka dają nam możliwość jednoczesnej uprawy i zasiania poplonu, czego pług nam nie da, bo i tak musimy jeszcze rozbronować dodatkowy przejazd, dodatkowe paliwo. Musimy tutaj wykorzystać. A tutaj przy talerzówce sekcja tnąca i wał sekcja doprawiająca. Czy przy gruberze, gdzie mamy łapy, sekcję uprawiającą-mieszającą, gdzie ten efekt mieszania zdaje mi się jest najlepszy. No i dodatkowo aspekt, można powiedzieć, no nie tyle odkwaszczania, ale co przyczyniania się do likwidacji chwastów. Bo jeżeli mamy pole zaperzone, oczywiście w niedużym stopniu, to talerzówka przyczynia się do rozprzestrzeniania pężu, a gruber wyciąga te rozłogi na wierzch, więc one zeschną, nie będą się dalej rozprzestrzeniać. Oczywiście mówię tu o małym nasileniu tego chwastu, bo wiadomo, chwasty rozłogowe, jeżeli są już rozplenione po naszym polu w dużej ilości, no to talerzówką je potniemy, ale jeszcze bardziej rozprzestrzenimy, a gruberem w takim miejscu, jeżeli brakuje nam mocy, możemy nie zrobić nic, więc zostaje tylko walka chemiczna. Ale przy małych ilościach zawsze można coś jednak zdziałać. Gdybym miał osobiście możliwość wyboru i większego konia pociągowego, wtedy raczej wybór padłby na gruber. Jednym przejazdem uprawiamy, wyrównujemy pole i możemy również zasiać wokną. Co jest dość istotne też na glebach słabych, jeżeli nie mamy obornika, bo na tych glebach mocniejszych nawet sam obornik rozkłada się od 4 do 6 lat, mówię tu o glebach klasy trzeciej do pierwszej. Czyli od pierwszej mówią, że nawet jego stosowanie nie jest aż tak konieczne, bo jednak ta gleba jest dość bogata w materię organiczną. Tak na glebach słabych, na przykład na szóstej, jak się trafia z tamtej strony, zresztą widać miejscami piach, tu jest gleba piąta, szósta, z przodu mamy czwartą, to na takich glebach wykorzystanie jest nawet w przeciągu jednego roku. Więc tutaj ta materia organiczna też robi swoje. A dobry poplon, na przykład gorczyca czy facelia, potrafią nam dostarczyć 20 ton masy organicznej na hektar, więc to jest naprawdę dość dużo. Niektórzy mówią, że rezygnują z podorywek, wykorzystują tak zwaną razówkę, czyli orka na raz. No, czy jest to dobre? Przy dużej chemizacji może i tak, ale jeżeli chcemy pozbyć się trochę chwastów z pola, jednak tutaj to szybsze skiełkowanie, zalecałbym wykonanie tej podorywki. Trzeba się trochę skupić, żeby w nic nie wjechać, ale płot niestety musiał powstać, bo praca z kołem niestety nie układała łowiecki, nie układała się za dobrze. Jak płacili, to mało, albo nie płacili wcale. Tutaj miałem łubin, który z 68 arów oddał nam około niecałe 200 kilo, z tego względu, że wszystko zgryzły sarny. Bo po zasianiu zszedł ładnie,
jako tako zaczął i się ładnie iść w górę, ale kiedy zaczął zawiązywać stroki, ubiór oczywiście słodki, przeznaczenie miał być na pasze, sarny wszystko zgryzły. Koło łowieckie uznało, że to też może być wina słabego stanowiska, gdzie była to jednak nieprawda, bo wybujały łupin prawie za kolana, a stroków nie było wcale. Tak kilka sytuacji, gdzie powtarzała z rzędu, stwierdziliśmy, stawiamy płot. No i jak widać w tym roku na tym kawałku zero strat. Mamy tu tak mimo suszy i tak na tym piątej klasie, nie mówię o szóstej, bo na szóstej to wiadomo, pszenica wyginie, ale już chcieliśmy wszystko w jednym kawałku, dlatego że usługodawcy kombajny najmniejszy to Bizon, a jednak jest marudzenie, że a taki mały kawałek nie opłaca się, więc siejemy wszystko tutaj ten kawałek jednym. Jest plon mimo suszy, bo tutaj u nas jednak susza, dość mocna susza wystąpiła, to z 40 arów zbiornik bizonowski, prawie zbiornik, czyli ponad tona, około między tona a półtorej. W tym roku ze zbożami nie ma. Wtedy, kiedy zboża budowały głos, czyli już faza praktycznie pierwszego polanka, zaczyna się nam walka o plon, bo jednak już tu maj, początek czerwca, wtedy jest największa budowa tego ziarna, walka o to ziarno. Wtedy tej wody brakowało, potem pod koniec czerwca troszkę popadało, jak i teraz dopiero w żniwa, więc jeżeli te czerwcowe opady, to poszło raczej w słomę, więc słoma jako taka była, ale jeżeli chodzi o ziarno, już nie było kolorowo. Zobaczymy, jaki będzie przyszły rok, co nam tutaj odda do pola. W tym roku jeszcze na wiosnę prawdopodobnie będzie się węglam wapnia interwencyjnie. Dla poprawy pH. Niektórzy mówią, że jest to błąd agrotechniczny. Według wielu źródeł, które czytam, jednak nie jest to błąd. Może być to wykorzystane w terminie wiosennym. Jednakże trzeba uważać co do rodzaju stosowanego wapna. Jeżeli stosujemy na przykład wapno tlenkowe, to optymalny termin to raczej prace tak jak teraz pożniwne, bo jest jedno to wapno wysoce reaktywne, czasami przy dużych dawkach może doprowadzić do osłabienia życia biologicznego w glebie, przypalenia roślin. No i też raczej z obornikiem bym uważał przy stosowaniu tego wapna, bo ciężko będzie wykorzystać składniki załapić w tym oborniku, bo jednak autotlenkowe ma to do siebie, że w ciągu 14 dni z pH, nie wiem, 4,8 robi nam się 6,3, ale no bardzo wysoka reaktywność też ma swoje oddziaływanie na gleby, więc raczej nie jest polecane na gleby lżejsze, tutaj raczej węglan, który nawet w stosowaniu interwencyjnym nie powoduje przypaleń, oczywiście przy dawkach nie przekraczających około 400 kg na hektar, bo przy większych to już można przypalić, ale tak myślę, gdyby tak co roku zastosować taką dawkę wiosennie, przed nawożeniem, przed siewnym zboża jare, wtedy mielibyśmy podobny efekt jak przy wapnowaniu co 3-4 lata większymi dawkami na jesieni, czy podczas prac pożniwnych. Napiszcie również w komentarzu, jak u was wyglądają prace pożniwne, czym je przeprowadzacie, jak u was z dokarmianiem bakterii, w sumie mikroorganizmów prowadzących rozkład resztek pożniwnych, czy stosujecie azot, czy może różne środki wspomagające, jak słomek, bakterium słoma, humusy, czy tym podobne, bo wszystko można tutaj
tutaj zastosować, jeżeli chodzi o rozkład resztek korzeninnych. Jednak mi się wydaje, że ten azot wychodzi najtaniej, bo jak wiadomo, no, już wcześniej mówiłem, jest to typowa pożywka, taki można powiedzieć Red Bull dla bakterii. Działają szybciej, efektywniej, więcej materii jest poddawane procesowi humifikacji. Ja już będę kończył i orał sobie dalej, ale jak myślę, możecie w komentarzu podsunąć jakiś fajny temat, który można byłoby poruszyć, więc może byśmy coś jeszcze w tym kierunku podziałali. Tak się trochę oswoję z kamerą, jakiś vlogów więcej, jeżeli oczywiście chcecie, to komentarz, łapa i nagrywam coś kolejnego. Trzymajcie się, na razie.